Siemano, witam was w nowej serii pod tytułem Przygody Staszka 3. Problematyczna guma. Autorem gry jest Stachu Legionista 69. Będzie ona do pobrania w opisie filmu. Czasami życie bywa okrutne, ale pędź naprzód. Zniszcz tych, którzy są przeciw tobie i zwyciężaj życie. Jak ja się tutaj znalazłem? I co to za dziwna istota latająca na gumce? Głowa mnie strasznie boli. Muszę poszukać jakiejś wioski. Umieram z głodu. Kim jesteś? Witaj, podróżniku. Przed tobą czai się dużo niebezpieczeństw, lecz nie martw się, gdyż moja praca to sprawienie, że trafisz do celu całkowicie cały i zdrowy. Mam dla ciebie podarunek. Staszku, wypsikaj się tę, a żaden stwór nie będzie chciał z tobą walczyć. Chyba że mu wejdziesz w drogę. Dzięki. Otrzymano 3 spreje waniliowe. Blokuje losowe walki przez 100 kroków. Nie znam się na otwieraniu zamków. Otrzymano chicken. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się unikania kontaktu ze zmutowanymi krewetkami. Nieprzestrzeganie grozi śmiercią. Dobra, jakieś lewiatany tutaj. Ale jemy, co się będziemy cackać. Dam ci małą poradę. W czerwonych skrzynkach często czają się potwory. Okitoki wierzy na słowo. W skrzyni jest potwór. Bumbo. Hej, kto wchodzi do mojego domu? Proszę opuścić mój dom. Przepraszam za kłopot. Kolejny lewiaton. Otrzymano owoc Lumpa Lumpa i 10 złotych. Otrzymano krewetkę i 20 złotych. Znowu krewetki zaatakowały. Kurde, co ja dałem. Sroga burza, poraź wszystkich przeciwników, nie chowaj się pod drzewa. Legowisko potwora na północy, bagna na wschodzie, wioska Ebrewemowak.
na południu. Najwidoczniej muszę kierować się na południe. Może jak już się najem, to jeszcze pozwiedzam te bagna. Od kiedy krewetki są takie wielkie? Ktoś tu chyba eksperymentował z czarną magią. Walczę. Krewetka wzniosła. Nahita. Otrzymano krewetkę i chicken. Zobaczmy te itemy. Krewetka odnawia 300 HP. Owoc Lumpa Lumpa odnawia 500 HP i 200 MP. Chicken odnawia 500 many. To jeszcze nieprzydatne. Hej, hej, ty, kim jesteś? Niuch, niuch, a fuj, cukierz z niłą rybą. A już myślałem, że coś sobie zdjem. Tak, dzięki. Tak właściwie to co tu robisz? Poluję praktycznie na wszystko. Ech, szkoda, że nie nadajesz się na obiad, bo te krewetki mi zbrzydły, a nie ma tu nic innego. Tak, w sumie to też jestem głodny, idę do wioski. Może coś ci kupić? O tak, kup mi jakiegoś fisz, najlepiej 3, haha, ale by była wyżerka. Zobaczę co da się zrobić. Dzięki wielkie. No dobra, to teraz się udajemy do wioski. Kolejne krewetki zaatakowały. Jakieś słabe. Na parę sklonów. Demon W. Ta skrzynia obok należy do mnie. Nie masz prawa jej ruszać, śmiertelniku. Ale i tak ruszę. Otrzymano napar zglonów. Jestem pogrążony w rozpaczy. Wioska Ebrewemowak. Jojo, medefaka, weź spada i przeszkadzasz mi w jojowaniu i robieniu trików. To przesuń się trochę. Chciałbym wejść do wioski. Nie rozkazuj mi, durniu. Nawet nie potrafisz zrobić katordunga. Że czego? Idź stąd. Gdybyś się przesunął, to bym dawno poszedł. Tego już dosyć. Nie będziesz więcej znieważać mistrza jojowania. Fajna muza teraz leci. Nie będę zagłuszał.
Fuck yeah, juju, madafaka rozwalony. A chciałem po dobroci. Otrzymano owoc Lumpa Lumpa i 50 zł. Polana kurczaków. Blask. Dość silny czar światła na jednego przeciwnika. Użyjmy chickena. Zapiszę jeszcze grę. Warto często zapisywać, bo jak się zginie, to nie trzeba grać od nowa. Tylko można wczytać. Tutaj jakieś wściekłe kurczaki. O nie. Wieście. Paraliż. Zobaczmy może blask. Tyle samo. Uciekł. Biedny kurczok. Otrzymano fisz. Jeszcze dwa nam potrzeba do naszego przyjaciela. Chmarantanek. Oho, witamy w wiosce Ebrewemowak. No cześć, mogę przejść? Muszę coś zjeść. O nie, 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 radziłbym ci nie wchodzić do wioski samemu, bo widzisz, tutejsi mieszkańcy są dość niechętnie nastawieni wobec nowych przybyszy. No to jak ci tak bardzo zależy, to idź ze mną. Haha, zwariowałeś, tanio skóry nie sprzedam. Mogę pójść z tobą w zamian za 150 zł. A co powiesz na 100? Jak już jesteś taki natrętny, to mogę obniżyć cenę do 120 zł, ale nie niżej. Dobra, masz. I to ja rozumiem, idziemy. Do drużyny dołącza Chmarantanek. Grzegorz Koneser krewetek. Witaj, przybyszu. Masz może jakieś krewetki? Mogę je od ciebie kupić za 12 zeta sztuka. A mam trochę krewetek. Właściwie to 6. Wszystkich nie dam. Możesz wziąć jedną. Ten, no zawsze coś dobra. Bierz te 12 złotych. Już mi brakuje głosów do odmiany ludzików. Hej, jestem nowy w tej wiosce. Mógłbyś pomóc z nawigacją? Chciałbym znaleźć wyjście. W tył wioski jest las. W górę są bagna i sandzon. Polecam las. Chyba prowadzi gdzieś dalej. A gdzie mogę kupić jedzenie? Budynek z kluczem jest na samym dole wioski. Tutaj można jakieś itemki kupić.
Witam, co tu mogę kupić? Fisz. Weźmy dwa fisze. W sklepie krewetki możemy sprzedać za 7 zł. Czyli się nie opłaca. O, przy okazji zapomniałem założyć dres. Zwiększa moc zwykłych ataków o 15%. Marcinek. Ale nuda w tej wiosce. Nigdzie nie mogę się bawić, bo rodzice mówią, że to niebezpieczne. Bez przesady. Bierzesz jakąś broń i tyle. Kim jesteś? Niech moje imię pozostanie tajemnicą. Trudni mu się uzdrawianie podróżników. Jak za darmo, to poproszę. Nie za darmo. Cena wynosi 20 zł. Za drogo. Jacuś. Pobawisz się ze mną? Nie mam czasu. Skrzynia jest pusta. Mistrz Karsznickus. Złodziej! Bądź pozdrowiony, mistrzu. Uczę magii, oczywiście nie za darmo. Jesteś zainteresowany? Pewnie. Co masz w ofercie? Mogę ci na przykład nauczyć przyzywać potężne tornada. Ale musiałbym ci zabrać moc przyzywania piorunów. Nałóż mnie tego. Hej, nic za darmo, cena wynosi 199 zł. Za drogo. No i nic z tego. Jok. Uprawa roślin to ciężka praca młodzieńcza. Doceń ją. Doceń moją ciężką pracę. Walkie-talkie. Otrzymano spray waniliowy. Juliusz Słowacki. Ten mój ojciec ciągle pisze jakieś durne wiersze. Pyf! I myśli, że są dobre. Ja mu kiedyś pokażę, że jest nikim. O Norwida i tak lepszy nie będziesz. Od Norwida i tak lepszy nie będziesz. Sorry za pomyłkę. Tutaj mamy jego ojca. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Całkiem niezłe. Chyba śpi albo medytuje czy coś. Otrzymano chicken.
Choleryk dymcha. Jego nie przeskaczaj, nie przeszkadzaj mi, odmawiam salat. Józef Poniatowski. Och tak, dobra impreza, jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Otrzymano 3 krewetki i 10 zeta. Otrzymano fiolkę radości. Halina. Proszek do prania Wilgax sprawił, że moje ubrania są teraz śnieżno-białe. Ta na pewno, oglądaj więcej reklam. Jaki szybki bachor. Jacek. Window Kopili Johnson, baby, sprawił, że moja pupa jest teraz gładka i czysta. No, z całą pewnością. Skrzynia wykorzystuje technologię Windows 3.1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Microsoft 1992. A, skrzynia Szajbus. Janusz. Dzięki technologii Crossfire, moja drabina jest teraz 3 razy wytrwalsza niż poprzednio. A, skrzynia zapomniała. A nie, to była ta skrzynia z Windowsem. Nie wiem, czy ta muzyka nie jest za głośna. Witam, co tu mogę kupić? Bogdan Bęcwał. Sprzedawanie bromni komuś takiemu słabemu jak ty splamiłoby reputację mojego sklepu. Wynoś się stąd. Żegnam. A może... Coś ty powiedział. Kowal koksu. Koszula Bęcwała. Bogdan Bęcwał. Potężny wybuch. Uga buga, zniszczyć konfidenty już. Ua, zerwę tę koszulę. Sieklizna. Unik. Bęcwał. Prawie się udało. O, Tlumpa Lumpa. Marantanek też. Może... Zgonik.
Jemu jeszcze zostało HP. 800, może rozwalę. O nie, jeden cios do wygrania. Dobrze, że zapisałem. Na razie chwila pauzy, zobaczę jak to się nagrało.